Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja chciałem mówić o pewnym obszarze decyzji w zakresie wyboru geostrategicznego i pewnej polityki, którą polska elita i polskie społeczeństwo będzie podejmowało w czasie najbliższych, wydaje mi się, 4 lat, a precyzyjnie rzecz ujmując, nawet nie wykluczam, że szybciej. I w gruncie rzeczy od decyzji, od tego, którą opcję wybierzemy, zależy moim zdaniem perspektywa życiowa przynajmniej jednego pokolenia, niewykluczone, że dłuższa. To jest oczywiście pewne odczytanie sytuacji międzynarodowej i koniunktury międzynarodowej przeze mnie, a w tym sensie ono ma autorski czy subiektywny wymiar. I dlatego też chciałbym, żeby być może stanowiło to początek jakiejś dyskusji. Tak się złożyło, że w tym miesiącu w Stanach Zjednoczonych 2 instytuty badawcze opublikowały 2 raporty, które ja potraktuję jako pewien pretekst dla pokazania pewnych opcji geostrategicznych, które stoją przed Polską i rozumowania też w kategoriach pewnych sygnałów, które elity amerykańskie wysyłają pod adresem elit polskich po to, żeby te decyzje były elementem polityki, to znaczy przemyślanej, strategicznej i konsekwentnej decyzji, polityki niełatwej, ale takiej, która jest świadomie podjęta. Pierwszy raport o fundamentalnym moim odczuciu znaczeniu został opublikowany niecałe 2 tygodnie temu przez Jameson Foundation. On nosi tytuł W jaki sposób bronić państw bałtyckich? Autorem tego raportu jest Richard Hooker Jr. To jest emerytowany wysokiej rangi wojskowy amerykański w stopniu pułkownika. On dowodził brygadą sił specjalnych między innymi w Iraku, a przy tym jest profesorem nauk strategicznych na takim odpowiedniku Akademii Sztabu Generalnego Rosyjskiej czy Polskiej Akademii Obrony Narodowej, czyli Akademii Wojskowej w Waszyngtonie. Wykłada również w Koledżu NATO w Rzymie. A przy tym był wysokim i jest nadal wysokim urzędnikiem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w administracji 4 amerykańskich prezydentów, obydwu Bushów, Clintona i obecnie prezydenta Trumpa. Fundacja Jamestown natomiast jest fundacją, która została powołana w połowie lat 80. za czasów prezydentury Reagana. Jej głównym celem było dystrybuowanie tych informacji, które przekazali Amerykanom słynni oficerowie wywiadów państw komunistycznych, którzy wybrali wolność. W pierwszej kolejności chodziło o Arkadia Szewczenkę, później o wiceszefa rumuńskich służb specjalnych, generała Paczepę. Jednym z założycieli, akuszerów tej fundacji był ówczesny prezes CIA. Warto też oczywiście wiedzieć, że w Radzie Dyrektorów w swoim czasie zasiadał Zbigniew Brzeziński. Dlaczego chcę zacząć mówić o tym raporcie? A mianowicie z tego prostego powodu, że wydaje się on zupełnie fundamentalny również dla Polski. Jaką Hooker buduje tezę? A mianowicie jego zdaniem, o ile zacznie się konflikt militarny o kontrolę nad państwami bałtyckimi, a on takiej ewentualności nie wyklucza, to po pierwsze konflikt zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni, a fundamentalne i kluczowe dla rozstrzygnięcia tej batalii walki będą miały miejsce w ciągu pierwszych 14 dni. Jaki z tego wyciąga wniosek? A mianowicie taki wniosek, i to jest pierwsza informacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę,
że w ogóle nie ma co mówić o NATO i piątym artykule. Z tego powodu, że zdolności mobilizacyjne i mechanizm ustalania wspólnego poglądu państw NATO uniemożliwia postawienie sił zbrojnych w gotowości w terminie, o którym my tutaj mówimy, czyli w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem działań zbrojnych i 14 dni po rozpoczęciu. Optymistyczny scenariusz zmobilizowania dywizji francuskiej, brytyjskiej i niemieckiej to jest 30 dni od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych. Realistyczny, czy może pesymistyczny, mówi o 90 dniach od momentu rozpoczęcia działań zbrojnych. I to jest jakby pierwsza informacja kluczowa, czy istotna, która wynika z tego materiału. Druga informacja, nie mniej ważna, ona dotyczy rachunku sił obydwu potencjalnych stron tego konfliktu, bo to, że możemy mieć do czynienia z rosyjską agresją, tutaj jakby nie ma wątpliwości. Otóż dzisiaj ten rachunek sił jest tego rodzaju, że nie ma możliwości obrony państw bałtyckich. Kiedy nastąpi, zdaniem amerykańskiego strategia, wyrównanie tego potencjału? A mianowicie wtedy, kiedy siły wojskowe państw bałtyckich oraz sił sojuszniczych, zaraz powiem o jakich on mówi, będą stanowiły przynajmniej 1/3 sił ewentualnie nacierających na kierunkach, czy tych, które on wymienia jako główne. Dzisiaj ten rachunek sił jest znacznie bardziej na niekorzyść potencjalnych obrońców państw bałtyckich, czyli ewentualna wojna jest z góry przegrana, o ile oczywiście nie zostaną natychmiast i w perspektywie dość krótkiego czasu podjęte istotne działania. Jako pierwsze z tych działań on uznaje zwiększenie wysiłku obronnego czy wysiłku finansowego państw bałtyckich, które jego zdaniem dzisiaj są w sposób zdecydowanie w zbyt małym stopniu zdeterminowane, aby bronić własnej niezależności, co przejawia się zbyt małą liczebnością armii. Jego zdaniem armie państw bałtyckich powinny być przynajmniej podwojone. Dzisiaj one stanowią około 15 tysięcy ludzi pod bronią, w związku z tym to nie jest duża siła i dysponują sprzętem, to są głównie i wyłącznie wojska lądowe, które dysponują sprzętem lekkim. To jest jakby pierwszy warunek mówienia o obronie państw bałtyckich. Drugi warunek to jest sformowanie faktycznego sojuszu wojskowego między dwoma państwami, które w istocie są w stanie obronić państwa bałtyckie w sytuacji agresji. Tymi państwami są Stany Zjednoczone i Polska. Przy czym jego zdaniem bez Polski w ogóle nie ma mowy o obronie państw bałtyckich z tego prostego powodu, że zadaniem Polski będzie zniszczenie kluczowego dla przyszłości tego ewentualnego konfliktu miejsca, czyli enklawy kaliningradzkiej, która uniemożliwia osiągnięcie przez państwa zachodnie przewagi w powietrzu i przewagi na morzu przez zainstalowane w tej enklawie systemy antydostępowe. W praktyce i w związku z tym, powiedziałbym, spowolnieniem politycznym, któremu podlega NATO, oznacza to, że Polska musi przyjąć na siebie odpowiedzialność związaną z projekcją siły na terenie państw bałtyckich i z gotowością wkroczenia zbrojnego, bo mówimy o rozwiązaniach wojskowych, co oczywiście nie oznacza, że wojna wybuchnie za kilka dni czy za kilka tygodni, ale jak rozumują też i rosyjscy politycy wysokiego szczebla, państwo musi być zawsze przygotowane na najgorszy scenariusz. W praktyce oznacza to przyjęcie przez polskie siły zbrojne gotowości zaatakowania i zniszczenia enklawy kaliningradzkiej. W sytuacji politycznej, która jego zdaniem będzie sytuacją trudnego dla Polski wyboru. Bo Hooker stawia dodatkową tezę, mianowicie taką,
że w przeciwieństwie do obecnego również i w Polsce poglądu, jakoby Rosjanie próbowali połączyć swoje siły z terenu Białorusi i zachodniego okręgu wojskowego przez tak zwany przesmyk suwalski, atakując Polskę i w ten sposób wciągając nasz kraj do wojny. Otóż jego zdaniem Rosjanie raczej wybiorą wariant nieco bardziej niewygodny z naszego punktu widzenia, a mianowicie zaatakują na kierunku na Wilno, zabiegając właśnie o to, żeby Polska do konfliktu zbrojnego nie przystąpiła, proponując również daleko posunięte koncesje na tych obszarach, którymi Polska być może byłaby zainteresowana, oraz rozpoczynając całą sekwencję działań destabilizujących i siejących zamęt wewnętrzny w Polsce po to, żeby polskie elity nie były w stanie zbudować jednego poglądu w tej sprawie. Zdaniem Hookera w pierwszej fazie działań zbrojnych, o ile takie nastąpią, będziemy mieli do czynienia z atakami na trzech podstawowych kierunkach i związanymi z próbą opanowania trzech stolic państw bałtyckich. I jeżeli w ciągu 14 dni uda się obronić państwa bałtyckie oraz uda się zniszczyć systemy antydostępowe znajdujące się w Kaliningradzie, to NATO jest w stanie osiągnąć przewagę, którą dzisiaj już dysponuje, ale w sytuacji funkcjonowania systemów antydostępowych nie jest w stanie rozwinąć bez znaczących strat tej przewagi. NATO po tych 14 dniach będzie w stanie wykorzystać swoją przewagę w siłach powietrznych i przejąć inicjatywę strategiczną, co nie oznacza wyparcia Rosjan na teren poza granicę obecną państw bałtyckich, ale oznacza postawienie kierownictwa rosyjskiego przed trudnym wyborem, a mianowicie czy użyć ograniczonych, czy zastosować ograniczone ataki przy użyciu taktycznej broni nuklearnej, czy przystąpić do rokowań. Hooker uważa, że ta pierwsza ewentualność jest ewentualnością mniej prawdopodobną niż druga. A przystąpienie jego zdaniem do rokowań oznacza w końcowym rachunku sukces całej kampanii. Ja nie chciałbym jakby rozwijać tej wizji wojskowej czy wojennej, a raczej chciałbym się skoncentrować na pewnym przesłaniu politycznym, które wypływa z tej oceny sytuacji strategicznej. Ono jest mianowicie następujące. Raczej powinniśmy myśleć o sojuszu wojskowym polsko-amerykańskim, a nie o funkcjonowaniu Paktu Północnoatlantyckiego. Raczej powinniśmy myśleć w kategoriach gotowości do podjęcia realnego wysiłku w walce, w sytuacji ewentualnego konfliktu z Federacją Rosyjską, a nie liczyć na wsparcie szybkie innych państw NATO. I w związku z tym powinniśmy już teraz rozpocząć cały szereg działań związanych z przygotowaniem Polski do przyjęcia większych sił NATO. On proponuje między innymi przesunięcie części sił z terenów Niemiec na teren Polski, przesunięcie ośrodków dowódczych również z terenów Europy Zachodniej, centrów dowódczych na teren Polski, ale to też oznacza w przypadku Polski dość zasadniczą zmianę polityczną polegającą na zwiększeniu wydatków na obronność ponad obecny poziom 2% PKB, czyli musimy myśleć o rezygnacji z części wydatków o natury socjalnej na rzecz wydatków na zbrojenia. Podobnie zresztą jak i państwa bałtyckie, bo co do tego też on nie pozostawia wątpliwości. W perspektywie politycznej on buduje również też taką wizję,
nowego ułożenia relacji w naszej części Europy po ewentualnym konflikcie z Rosją, w którym to obwód kaliningradzki miałby przypaść Polsce. Ale to jest oczywiście konsekwencja całego szeregu i całej sekwencji zdarzeń. W planie politycznym oznacza to też dążenie polskiej elity do pozyskania i przyswojenia znacznie większych środków przeznaczonych na przebudowę infrastruktury, głównie o charakterze militarnym, z NATO i ze Stanów Zjednoczonych. On wprost pisze na przykład o takim funduszu, który został wyasygnowany przez NATO w wartości 15 miliardów dolarów, który jest bardzo powoli wykorzystywany i mówi o tym, że należałoby to w sposób znakomicie lepszy wykorzystać, szybszy, i polskie elity powinny być w tym zakresie bardziej asertywne czy bardziej zdecydowane. Podobnie zresztą jak w pewnym określeniu kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. To jest pewna wizja czy pewna propozycja nowego ułożenia stosunków sojuszniczych, w którym NATO staje się pewną formacją polityczną, ale już w mniejszym stopniu wojskową, a te relacje są układane w sposób bilateralny między Stanami Zjednoczonymi a państwami, które odgrywają i chcą odgrywać kluczową rolę w pewnych obszarach. Za tego rodzaju polityką winna iść polityka pozyskania środków, głównie amerykańskich, oraz technologii podwójnego przeznaczenia, co może stanowić pewną alternatywę wobec funduszy spójności Unii Europejskiej, bo ja przypomnę, że przez 14 lat saldo netto funduszy europejskich w Polsce to jest około 100 miliardów euro. Nakłady związane na przebudowę i przygotowanie infrastruktury przez najbliższe kilka lat są najprawdopodobniej, czy powinny być najprawdopodobniej niewiele mniejsze. To należy oczywiście odczytywać jako pewnego rodzaju propozycja, czy pewnego rodzaju wizja. I trzeba sobie też postawić pytanie, jaka jest alternatywa. Bo oczywiście nie jest tak, że elity amerykańskie są w tej materii jednolite i nie ma tam innych opcji. Tą alternatywą jest ten drugi raport, o którym chciałem wspomnieć, opublikowany przez Instytut RAND. To też jest instytut powiązany w pewnym sensie z armią amerykańską, choć znacznie starszy. On opublikował mniej więcej w tym samym czasie raport zatytułowany mówiący o rewizji porządku regionalnego w postsowieckiej Europie i Euroazji. W gruncie rzeczy jest to raport w większym stopniu analityków europejskich, bo on powstał przy dużym zaangażowaniu fundacji Friedricha Eberta. To jest niemiecka socjaldemokratyczna fundacja, co też jest dość symptomatyczne w tym całym przedsięwzięciu. Tam też jest jakiś jeden polski naukowiec, ale anonimowy, bo poprosił o anonimowość. Wizja, która w tym materiale roztoczyli analitycy amerykańscy z zaangażowaniem też szeregu ekspertów z krajów regionu, jest fundamentalnie odmienna. Mianowicie jest to wizja zakonserwowania status quo w państwach buforowych. Do państw buforowych zaliczają 6 państw Europy Środkowej oraz Kaukazu Południowego, czyli Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, Armenię oraz Azerbejdżan. I tam jest sformułowana taka koncepcja, że należy zbudować wspólne gwarancje bezpieczeństwa dla tychże państw. Wspólne, czyli z jednej strony formułowane przez państwa Unii Europejskiej, a z drugiej strony przez Rosję, których celem ma być zablokowanie zmian geopolitycznych na tym obszarze.
zablokowanie przez uniemożliwienie, jak to się wprost określa, zmiany geopolitycznej orientacji tychże państw po to, żeby gwarantując w ten sposób funkcjonowanie takiej strefy buforowej, przekształcić ją w strefę nie tyle jakiegoś geopolitycznego starcia czy geopolitycznej rywalizacji, ale współpracy gospodarczej, na której, jak chcą autorzy tego materiału, obydwa bloki, czyli ten blok euroazjatycki pod wodzą Rosji i Unia Europejska będą korzystały. Jest to w istocie alternatywna czy diametralnie odmienna narracja, ale ona jest w moim odczuciu jakby fundamentalna dla określenia wyboru, przed którym stoi w pewnym sensie Polska, ale również i elita amerykańska. Bo trzeba też pamiętać o tym, że pokazują to wszystkie badania opinii publicznej zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w państwach Unii Europejskiej, a w państwach demokratycznych w dłuższej perspektywie nie można uprawiać polityki, w tym i polityki zagranicznej, w kontrze do opinii publicznej. Te badania mówią o tym, że większość amerykańskiej opinii publicznej opowiada się za stopniowym wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych z roli tego, co się w skrócie określa globalnym policjantem, czyli do rezygnowania z obowiązków gwarantowania bezpieczeństwa w różnych odległych częściach świata. I to, co obserwujemy, czy obserwowaliśmy niedawno w Syrii, to ta decyzja Trumpa o wycofaniu, to wcale nie jest jakby pierwsza decyzja tego rodzaju. Już administracja Obamy dość istotny sposób zredukowała obecność Stanów Zjednoczonych i tą projekcję siły w różnych oddalonych kierunkach. Trzeba też pamiętać o badaniach opinii publicznej w państwach Starej Unii, które co roku i dość zdecydowanie pokazują, że jeżeli chodzi o nastroje społeczne, to większość opinii publicznej Niemiec oraz Francji uważa Stany Zjednoczone, a nie Rosję czy Chiny, za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku światowego. Zupełnie inaczej wygląda to w Polsce i w państwach naszej części Europy. A to oznacza, że w perspektywie średniookresowej i długookresowej będziemy mieli do czynienia z wycofywaniem się Stanów Zjednoczonych, z zaangażowania w różnych regionach, które nie są z ich punktu widzenia regionami priorytetowymi. Do takich regionów należy również Europa, bo trzeba pamiętać, że obecność militarna Stanów Zjednoczonych od 1991 roku, czyli od daty upadku Związku Sowieckiego, do dzisiaj zmniejszyła się w Europie 10-krotnie. Ten proces może być procesem obróconym na korzyść państw Europy Środkowej, o ile Stany Zjednoczone znajdą tutaj partnera. Bo wszystkie teorie tak zwanego na przykład offshore balancing, które są lansowane też i przez takie nurty izolacjonistyczne w Stanach Zjednoczonych, czy myślenie o polityce zagranicznej i o obecności Ameryki w świecie, one nie mówią o tym, że trzeba przyjąć formułę, która miała miejsce za czasów administracji Tafta po I wojnie światowej, czyli całkowitego désintéressement wobec tego, co się dzieje na świecie, tylko dbania o to, żeby lokalna równowaga sił nie została zagrożona przez jednego gracza. A to oznacza, że nawet jeżeli Stany Zjednoczone nie będą się angażowały osobiście w porządkowanie spraw w jakichś regionach, to ten proces po pierwsze może mieć charakter stopniowego wycofywania się, po drugie może mieć charakter zastąpienia swojej obecności budowaniem pozycji pewnego lokalnego partnera. I w tej perspektywie to jest szansa i wyzwanie dla polskich elit, kto stanie się tym lokalnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Czy będzie nią Polska, czy będą nią państwa Starej Unii. Jeżeli Polska w sposób
zdecydowany, przemyślany, konsekwentny i świadomy podejmie się tej trudnej drogi, bo to jest droga niełatwa i droga związana nie tylko z większymi nakładami, ale ze świadomością odpowiedzialności, która ciąży na naszych elitach. I świadomością też wyzwań politycznych, bo z pewnością będziemy atakowani, bo zmiana układu sił również w Europie powoduje gwałtowne reakcje tych, którzy tracą swoją pozycję. Więc jeżeli Polska podejmie się takiego działania, no to w perspektywie kilku najbliższych lat jest w stanie położyć zasadniczy fundament pod zbudowanie partnerstwa, powiedziałbym na wyrost trochę, polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego w Europie Środkowym, czyli w tym pasie bałtycko-czarnomorskim. Jeżeli Amerykanie nie znajdą w polskich elitach takiego partnera, to się wycofają w mniejszym lub większym stopniu, w sposób bardziej lub mniej uporządkowany i wtedy ta wizja formułowana przez w tym drugim raporcie, czyli w gruncie rzeczy zgody na to, czego Rosja domaga się i do czego dąży od 15 lat, czyli na stworzenie systemu państw buforowych o nieokreślonym statusie geopolitycznym, gdzie interesy się mieszają i dość doraźnie koalicje są formułowane w zależności od gry interesów, wówczas ten scenariusz się drugi zrealizuje i domknie. Z punktu widzenia polskiego oznacza to, że mamy do wyboru, albo będziemy uczestnikami pewnej rozgrywki geopolitycznej jako partnerzy o lokalnym znaczeniu, ale partnerzy, albo będziemy podmiotem ze wszystkimi konsekwencjami tej rozgrywki. Wydaje mi się, że decyzje, które stoją przed polską elitą, muszą być podjęte w perspektywie najbliższej przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam z pytaniem tutaj. Chciałbym zapytać pana, co pan sądzi o tym, czego nas nauczyła historia ostatnich dwóch wojen światowych. Rozzuchwalenie imperialistów niemieckich i sowieckich wynikało z tego, że się właśnie Ameryka izolowała, a Europa Zachodnia, no w zasadzie tylko Churchill uratował ją, bo już Francuzi byli tak zdegenerowani, że mieli za złe w ogóle tym Polakom, którzy tam się przedostali, że chcą walczyć, bo Francuzi nie chcieli przecież. Utworzyli sobie te Vichy i byli szczęśliwi. Paryż był jednym takim właściwie burdelem dla armii niemieckiej. I teraz w związku z tym, czy to rzeczywiście nie jest naszym obowiązkiem zachęcać Amerykanów, żeby po prostu tutaj przyzwoite bazy przenieśli z tych zachodnich krajów, które nie mają woli walki. Oni nie bardziej się zajmują problemami LGBT na przykład i wychowaniem seksualnym dzieci niż tym, co ich czeka. Przecież tu nie ma żartów. To nie można pozwalać na drugie Pearl Harbor i na drugie naiwności. Ponieważ odległość lotu rakiety jest tu bardzo istotna, czy nie sądzi pan, że jeżeli będą po prostu w Polsce gdzieś pod Białymstokiem i Siedlcami ustawione amerykańskie wyrzutnie rakiet, to po prostu nie, dzięki temu nie będzie wojny? Bo lot od Białegostoku do Petersburga czy do Moskwy to potrwa, nie wiem, 3-4 minuty, a odwetowy we uderzenie Amerykanów, Rosjan w stronę Ameryki jest nad biegunem podobno najkrótsze, a tam rakiety lecą około pół godziny. Więc
ustawienie tych baz gwarantuje, że wojny nie będzie, bo Rosjanie nie są wariatami, nie będą ryzykować, bo w końcu amerykańska przewaga jest miażdżąca. Co pan sądzi o tym moim amatorskim myśleniu? Proszę pana, to jest kilka oczywiście kwestii, postaram się powiedzieć w pewnym skrócie. Znaczy, wydaje mi się, że tu nie ma sentymentów. Znaczy, doświadczenia historyczne uczą nas, że nie ma sentymentów i to czy będziemy mogli liczyć na wsparcie sojusznicze, zależy od nas. I od tego, jak potoczą się losy konfliktu, ewentualnego konfliktu zbrojnego w pierwszej fazie. Ja przypomnę, że umowa sojusznicza Polsko w 1939 roku, jaką Polska zawarła, ona przewidywała, że przez pierwsze 14 dni będziemy w stanie samodzielnie się bronić, o ile dobrze pamiętam, co nie nastąpiło. Powiedzmy sobie szczerze. I trudno oczekiwać od jakiegokolwiek odpowiedzialnego, jakiejkolwiek elity odpowiedzialnego państwa, że będzie w trybie altruistycznym chciał ryzykować własne interesy. Na to bym nie liczył. A to oznacza, że my musimy być odpowiednio silni, odpowiednio przygotowani z militarnego punktu widzenia. A to z kolei oznacza, że nie możemy żyć w błogim zadowoleniu, że wydajemy 2% PKB na zbrojenia, czyli około 10 miliardów dolarów, tylko powinniśmy dość szybko, nie w perspektywie 15 lat, ale w perspektywie 3 lat, znacząco starać się zwiększyć te nakłady. A to niestety też oznacza, że powinniśmy być w stanie zrezygnować z części nakładów socjalnych, których ja jestem zwolennikiem i uważam to za duże osiągnięcie obecnej ekipy, na rzecz polityki umacniania naszej obronności. I to jest jakby pierwszy element. Drugi element związany jest z budowaniem powiązań sojuszniczych w naszym regionie i z aktywną polityką, zarówno prowadzoną w państwach tak zwanych buforowych, jak i w państwach bałtyckich, jak i w państwach, które potencjalnie mogą być potencjalnymi sojusznikami. Mam tu na myśli przede wszystkim Szwecję i Norwegię. Szwecja jest państwem neutralnym, w związku z tym też nie ma pewności, czy w razie ewentualnego konfliktu by nie zaatakowana do niego przystąpiła. I to jest jakby drugi element, czyli mówię o pewnej świadomej i niestety bolesnej polityce, która wymaga pewnych wyrzeczeń i pewnych wyborów i świadomości wagi tych wyborów. Trzeci element to jest też domaganie się w sposób otwarty, jasny i niebudzący wątpliwości od naszych sojuszników pewnych deklaracji. Po pierwsze deklaracje o charakterze politycznym. W tym raporcie one padają. Czy to jest pierwszy raz sformułowana przez urzędnika wysokiego szczebla amerykańskiego deklaracja, że jeżeli wybuchnie konflikt zbrojny o państwa bałtyckie, jeżeli Polska w tym konflikcie będzie uczestniczyła i jeżeli ten konflikt zostanie wygrany, to wtedy enklawa kaliningradzka powinna znaleźć się w Polsce. To jest deklaracja polityczna, ale sformułowana przez analityka, eksperta, stratega. Natomiast ona w ten czy w inny sposób winna być sformułowana również przez elity amerykańskie, przez polityków amerykańskich. I za tym powinny iść po pierwsze decyzje dotyczące przerzucenia czy przeniesienia części oddziałów amerykańskich przynajmniej na teren Litwy. Bo proszę pamiętać, że w państwach bałtyckich nie ma dzisiaj oddziałów amerykańskich. Niedawno pojawiły się czołgi, ale to jest jakby pewien stan magazynowy, tak bym to powiedział. I drugi element jest związany z przeniesieniem części oddziałów na przykład z Niemiec czy niektórych dowództw na teren Polski. Za tym musi iść wyasygnowanie znaczących środków
na rozbudowę infrastruktury, przede wszystkim komunikacyjnej, bo chodzi o szybkość mobilizacji i o uczynienie przejazdowości, przepustowości mostów, dróg, tuneli. Czołgi amerykańskie są cięższe, te mosty, które u nas są, one po prostu nie są w stanie tego unieść. To jest też kwestia jakby powiązań komunikacyjnych północ-południe. To muszą być inwestycje liczone w miliardach dolarów. To jest transfer technologii podwójnego zastosowania i to jest wreszcie to, co też powinno mieć miejsce, mianowicie w związku z wyraźnie artykułowaną przez elity amerykańskie długofalową polityką wstrzymywania rozwoju Chin i wycofywaniem części inwestycji amerykańskich z obszarów Chin, wydaje się, że dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia budowania pewnej wiarygodności sojuszniczej powinno być przeniesienie części tych inwestycji na teren Polski i w ten sposób stymulowanie rozwoju gospodarczego Polski. Czyli z jednej strony decyzje polityczne, z drugiej strony realne decyzje wojskowe, z trzeciej strony otwarcie gospodarcze, również po to, żeby wzmocnić obecność, nazwijmy to umownie, kolektywnego Zachodu na terenie Ukrainy i na terenie państw takich jak Białoruś i Mołdawia, choćby przez budowanie sieci, no, tego, co się określa mianem przepływów strategicznych, czyli komunikacji, ropy, gazu, wszystkich innych zasobów. Bez Polski Stany Zjednoczone nie są w stanie w prawidłowy sposób zaopatrzyć na przykład Ukrainy w te zasoby. To jest cały zespół spraw, które wymagają przemyślanej, konsekwentnej, długofalowej polityki ze strony państwa polskiego. Polityki, która, nie miejmy wątpliwości, będzie najprawdopodobniej dość intensywnie kontestowana i zwalczana przez państwa starej Unii, przede wszystkim Francję, w mniejszym stopniu Niemcy. Państwa, które nie są zainteresowane, i to było wyraźnie widać w tej ostatniej decyzji prezydenta Macrona, który zablokował rozszerzenie Unii na Bałkanach, które nie są zainteresowane tym, żeby w Europie Środkowej wyrósł jeden podmiot polityczny czy grupa państw powiązanych ścisłymi umowami, które mogłyby równoważyć pozycję francuską w ramach Unii Europejskiej. Francja nie jest tym zainteresowana z tego prostego powodu, że zawsze jest wtedy w stanie pozyskać czy przeciągnąć na swoją stronę Berlin. Jeżeli Berlin będzie miał silny i samodzielny ośrodek polityczny w Europie Środkowej, świadomy swych interesów i świadomy swojej siły, to układ sił w obrębie Unii nie jest przesądzony. Nie jest przesądzony z pewnością na korzyść Francji i dlatego Francja w perspektywie długofalowej będzie konsekwentnie uprawiała politykę sprzeczną z interesami polskimi w każdym obszarze. To nie jest kwestia przypadku, że kwestia pozwoleń dla kierowców, tirów też staje się przedmiotem sporu. Tak zwana sprawa związana z demokratyzacją jest tutaj oczywistym pretekstem po to, żeby to porozumienie, nie wiem, holendersko-francuskie mogło szachować Polskę i blokować naszą pozycję. Dzień dobry, ja się nazywam Janusz Buzek, jestem z Bielska Białej, tam też czasami prowadzę, dzięki życzliwości pana doktora Józefa Orła, klub Ronina. Dużo myśli mam teraz w głowie, żałuję, że nie zapisałem sobie tego, bo nie miałem też na czym, nie przyszedłem z notatnikiem, ale mam nadzieję, że też będzie możliwość za chwilę też ad vocem, bo jak mi się potem coś przypomni, kiedy odpowie nasz gość na moje nieuporządkowane pytania. Od razu może zacznę od pewnej kontry. Pan powiedział, że niekoniecznie Niemcy będą tak niezainteresowane wejściem Amerykanów w Europę Środkową, mocniejszym potencjalnym wejściem. No, Europa Środkowa na razie dla Niemiec, tak jak ja to rozumiem, jest takim obszarem, co by tu dużo nie mówić, protektoratu, montownią, dostawcą w łańcuchu dostaw dla gospodarki niemieckiej, no i też rynkiem zbytu. Jeżeli mieliby się Amerykanie bardziej tutaj kapitałowo
gospodarczo wejść w ten obszar, w tym oczywiście przede wszystkim do Polski, no to ta strefa wpływów gospodarcza, rozumiem, bardziej by się niemiecka wtedy by się kurczyła. To taka może na początku kontra, a teraz trochę tych nieuporządkowanych myśli. Przedstawił nam pan dwa scenariusze wykluczające się. Mówię tutaj o jednym i drugim raporcie. Zastanawia mnie ta idea operacji wojskowej, koncepcja polskiej, zajęcia Królewca, rozmontowania obwodu kaliningradzkiego. Tak żartobliwie, no, nie musimy może Mierzei Wiślanej przekopywać, tylko poczekać, aż Królewiec zajmiemy, bo to w tym momencie przekop byłby niepotrzebny. Ale taki może niepotrzebny żart. I teraz tak, ja sobie tak wyobrażam, polska brygada, bo pewnie w takiej sile idzie na Kaliningrad, na Królewiec, no i wtedy nam wjeżdża brygada pancerna z Bramy Smoleńskiej przez Mińsk, Białystok, Warszawa, gasi nam światło. Tak sobie od razu pomyślałem, czy tam w tym raporcie jest również pod kątem sztuki wojskowej to też rozpoznane. Wspominał pan coś o Szwecji. Na ile Szwecja byłaby zainteresowana obroną niepodległości państw bałtyckich i właściwie na ile państwa bałtyckie mogły być bronione przez Sojusz Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Polski. Szwecja to między innymi też oczywiście bardzo dobre lotnictwo. No i to jest ten jeden scenariusz, z którego, jak wynika z pańskiej wypowiedzi, pojawia się coś jakby kolejny plan Marshalla dla Europy Środkowo-Wschodniej, tak żeby wzmocnić ją gospodarczo, zrobienie z Polski może takiej drugiej Korei. Oczywiście dość mając świadomość, że jeden do jeden porównania tutaj nie są zbyt dobre, ale czy Stany Zjednoczone tak naprawdę mają na to pieniądze, siłę i czy mają faktycznie na tyle duży interes, że nie sprzedadzą nas tego obszaru Rosji czy też sojuszowi niemiecko-rosyjskiemu na rzecz wolnej ręki na zachodnim Pacyfiku. Kiedyś, jakieś 100 lat temu i też mniej, o to też toczyły się dwie wojny, mówiło się, kto kontroluje Europę Międzymorze, Europę Środkowo-Wschodnią, ten kontroluje cały świat. Czy teraz nie jest raczej tak, że kto kontroluje wyspy zachodniego Pacyfiku, ten kontroluje świat i Stany Zjednoczone szybko mogą doprowadzić do, czy zgodzić się na drugą Jałtę i ten scenariusz dla nas bardzo fajny, to jednak są odległe i nierealne tak naprawdę marzenia. No to tyle z tych nieuporządkowanych myśli, część z tych to są pytania. Ja też sobie, jeżeli będzie można potem jeszcze ad vocem, jak mi się coś przypomni, to też bym jeszcze chętnie wrócił. Już odpowiadam. Nie ulega wątpliwości, że w dłuższej perspektywie rywalizacja z Chinami jest dla elity amerykańskiej zasadą fundamentalną. I ona będzie się odbywała najprawdopodobniej przynajmniej na dwóch, a być może na trzech płaszczyznach. Prócz pewnej rywalizacji militarnej, nie mam tu na myśli otwartego konfliktu, tylko po prostu budowanie obecności i potencjału militarnego, w tym i sojuszniczego. Będzie to związane z polityką blokowania transferu technologii do Chin. Stąd te oskarżenia o piractwo intelektualne, które Chiny rzeczywiście uprawiają, i z polityką tłumienia wzrostu gospodarczego po to, żeby pewne trendy demograficzne niekorzystne dla Chin zaczęły szybciej odgrywać znaczącą rolę. Tu warto zwrócić uwagę na ten fakt, że zdaniem amerykańskich ekonomistów i demografów ten wzrost gospodarczy ostatnich 30 lat w Chinach był wynikiem niskiego punktu startu, przepraszam, ale po drugie również faktu, że Chiny startowały mając do dyspozycji relatywnie dobrze wykształcone społeczeństwo, dość młode. Ta sytuacja się zaczyna zmieniać. Dzisiaj jest około 100 milionów Chińczyków w wieku emerytalnym.
perspektywie najbliższych 15 lat będzie to 325 milionów. Za 15 lat będziemy mieli do czynienia z ponad trzykrotnie większą liczbą Chińczyków w wieku emerytalnym, co musi wpłynąć na tempo rozwoju gospodarczego. Wpłynąć negatywnie. Takie są szacunki. Między innymi stąd ten wysiłek technologiczny Chin, że elity chińskie też mają tego świadomość i w związku z tym chcą wejść na pewien wyższy poziom rozwoju, gdzie ten mnożnik technologiczny jest istotnym motorem wzrostu, czyli Chiny już nie tylko fabryką świata, ale również nowoczesną fabryką świata. To jest dość istotna zmiana. Ale wracając do tego, o czym pan pytał. To nie jest wcale scenariusz pozytywny dla Polski, czy scenariusz łatwy i łatwej drogi. To jest scenariusz niezwykle trudnej drogi, wymagającej jedności i wspólnego myślenia polskich elit, niezależnie od bieżących politycznych różnic oraz zgody polskiego społeczeństwa na tego rodzaju politykę. Nie jest, to też trzeba powiedzieć, to scenariusz, który w sposób oczywisty i automatyczny przyniesie powodzenie takiego stanu rzeczy, dlatego że w istocie, i taka jest też polityka rosyjska, bo tak ją trzeba odczytywać, Stany Zjednoczone będą zawsze miały do wyboru, czy iść drogą porozumienia z Rosją, nawet i pragmatycznego, czy próbą przeciągnięcia Rosji po to, żeby Chiny nie budowały się na Rosji, tak jak się to mówi obecnie w Stanach, bo Chiny się budują na Rosji, mając tanie rosyjskie surowce i dostawy tych surowców trasami, które nie są jakby zagrożone dominacją amerykańską na oceanach. I to zagrożenie zawsze będzie, więc w tym sensie to nie jest scenariusz automatycznego sukcesu. Natomiast można powiedzieć, że jeżeli Polska nie podejmie takiego wysiłku, to na pewno w tym nowym rozdaniu, które za jakiś czas nastąpi, a być może już zaczyna następować, nie będziemy uwzględnieni. Więc to jest ta płaszczyzna wyboru. Wysiłek, czy parafrazując Churchilla, pot i łzy i być może na końcu tej drogi pozytywna zmiana pozycji Polski w Europie Środkowej i w całej Europie, albo życie łatwe, ale z pewnością wyzbądźmy się nadziei, że staniemy się podmiotem polityki europejskiej, regionalnej i światowej. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeśli chodzi o tak zwaną bramę smoleńską i możliwość ataku Rosjan na Warszawę. Hooker tą swoją analizę zaczyna od oceny zdolności mobilizacyjnych armii rosyjskiej. Jego zdaniem dzisiejszy stan armii rosyjskiej nie pozwala na projekcję siły jednoczesnego ataku na państwa bałtyckie, obrony Kaliningradu i ataku na Warszawę. Więc w tym sensie Rosja, jego zdaniem, jeżeli to może być zainteresowana konfliktem ograniczonym terytorialnie czy geograficznie, to jest jakby pierwszy element. Oczywiście i ograniczonym w czasie. Ewentualny atak czy pójście szerszą falą odkrywa południową flankę Rosji, czyli odkrywa, bo wymaga przesunięcia części jednostek z południowego okręgu wojskowego, zresztą najsilniejszego obecnie w Rosji. To jest jego diagnoza, ja jej nie chcę dyskutować. I wreszcie, jeśli chodzi o Szwecję. Szwecja politycznie obok Norwegii jest państwem, które jakby wydaje się, że w naszym regionie w podobny sposób odczytuje zagrożenie ze strony Rosji i wprowadza cały szereg posunięć, takich jak choćby uchwalony niedawno specjalny podatek na dozbrojenie armii. Szereg posunięć, które w efekcie mają wzmocnić potencjał militarny Szwecji. Ale proszę pamiętać, że Szwecja jest formalnie państwem neutralnym, i w związku z tym nie ma pewności, czy zdecyduje się w sytuacji ograniczonego konfliktu w państwach bałtyckich na przystąpienie do wojny. Chyba że,
I tu też Hooker kreśli taką możliwość. Na przykład Rosjanie zaatakują Gotlandię, co może mieć istotne znaczenie dla kontrolowania Bałtyku. Wtedy ten akces Szwecji do wojny jego zdaniem może być dość automatyczny. Ale ja bym generalnie nie chciał mówić, znaczy te scenariusze wojskowe, one mają sens nie po to, żebyśmy się nawzajem straszyli, że wybuchnie wojna, tylko po to, że jakby na dnie myślenia politycznego zawsze jest myślenie tego rodzaju. Znaczy ja analizuję rosyjską myśl strategiczną i tam wyraźnie widać, że Rosjanie, myślę, że Amerykanie dość podobnie rozumują, niezależnie od różnych konfiguracji politycznych, analizy układu sił, perspektyw rozwoju gospodarczego, na końcu drogi, jak to się mówi, zawsze analizują możliwości projekcji siły, czyli konfliktu zbrojnego. I z tej projekcji, którą dokonał amerykański strateg, wynika, że w gruncie rzeczy dzisiaj Amerykanie mają do wyboru. Albo pozyskać Polskę w charakterze regionalnego sojusznika, albo opuścić tą część Europy, przyjmując opcję jakiegoś porozumienia politycznego na rzecz tak naprawdę zaakceptowania interesów rosyjskich. I wreszcie polityka Niemiec. Ja myślę, że Niemcy w gruncie rzeczy mają politykę dość labilną. Z Niemiec dochodzą różne głosy też i pod adresem Polski. Więc ja bym nie był tu tak jednoznacznym pesymistą, jeśli chodzi o perspektywę współpracy z Niemcami. Dzień dobry. Krzysztof Zawitkowski z Polonia Institute. Dobrze. Chcę wpaść panu w ostatnie słowo, jeśli chodzi o Niemcy. Otóż trzeba pamiętać, że wojsko amerykańskie będzie przebywać w Niemczech do 2045 roku. I to nic nie zmieni. Żadne układy, żadne pomysły, żadne wariacje. To jest wynik II wojny światowej i tych sojuszy, które nastąpiły potem. Trzeba pamiętać, że w Niemczech stacjonuje 87 tysięcy żołnierzy amerykańskich, że jest odpowiednia liczba samolotów i tak dalej, i tak dalej. Faktem jest też, że polskie mosty nie wytrzymają przejścia trzech abramców naraz. Żaden most na Wiśle nie wytrzyma i tutaj potrzebne jest naprawdę solidne przygotowania tych rzeczy. I krew amerykańska będzie bronić Polski. Obecność jej. Bo Rosja może selekceważyć Polskę, może selekceważyć kraje bałtyckie, ale nie może lekceważyć Stanów Zjednoczonych w obecnym układzie. Zgadzam się, że jest taka teoria wśród analityków amerykańskich, która mówi o ataku na państwa bałtyckie i walce o utrzymanie przesmyku suwalskiego. Ale jest też i inna teoria, również taka, że wszyscy zdają sobie, wojskowi, głównie wojskowi Pentagonu, zdają sobie sprawę z tego, że jeśli Rosja by zaatakowała państwa bałtyckie, to jest bardzo poważne ostrzeżenie dla jeszcze Europy, że Putin realizuje swój sen, jak to powiedział, wielkiej wspólnoty od Władywostoku do Gibraltaru. I jest właśnie, ci ludzie uważają, i to też są różne fundacje, to jest Potomac, to jest Instytut Polityki Światowej, to jest szereg innych jeszcze organizacji, w tym również nasz Instytut. Uważamy, że groźba istnieje pod adresem Polski. W obliczu jakiegokolwiek konfliktu na Dalekim Wschodzie, o którym pan wspomniał, możliwości takiego konfliktu, pamiętajmy, że 80% transportu morskiego znajduje się pod kontrolą firm amerykańskich. Chińczycy muszą coś zrobić, jeżeli chcą się przebić przez ten kordon. I wówczas Amerykanie, przynajmniej werbalnie, patrzą na Polskę, że Polska stanie się tym punktem obrotowym, który nie pozwoli tym dywizjom rosyjskim przedrzeć się dalej na zachód. Dlaczego
na Zachód. Ano dlatego, że Amerykanie mają gigantyczne pieniądze zaangażowane na zachodzie Europy. Audyt Fedu, który został zarządzony przez Kongres, przez Izbę Reprezentantów za lata 2007-2012 ujawnił, że około 3 amerykańskich trylionów, czyli bilionów dolarów zostało udzielone bankom europejskim, takim jak Deutsche Bank, jak Bank of Scotland, który jest własnością Bank of England, jak Rabobank i tak dalej, i tak dalej. Te interesy i obecność kapitału amerykańskiego w Europie Zachodniej wymaga obrony Europy Zachodniej. I większość wojskowych, którzy są prawdziwym sojusznikiem Polski, bo politycy mówią różne teorie i różne głoszą możliwości rozwiązań i tak dalej. To zależnie co publiczność Stanów Zjednoczonych kupuje lub nie. Natomiast wojskowi wiedzą o jednym, że oni są zobowiązani oddać życie za Amerykę i za amerykański interes. Dlatego zarówno oficerowie, jak i generałowie dowodzący tymi żołnierzami zdają sobie sprawę z tego, że taki na nich spoczywa obowiązek. Obrona interesów Stanów Zjednoczonych. I teraz obecność Rosji w Europie, w europejskiej części, która wynosi około 870, może 900 z czymś tysięcy żołnierza w części europejskiej, jest naprzeciwko 2,5 miliona żołnierzy krajów europejskich NATO. Ale oni są rozproszeni po różnych krajach. I bitne, dzielne dywizje powietrzno-desantowe, mówię sarkastycznie, San Marino i Andory, nie ruszą na pomoc w odsieczy Polsce czy krajom bałtyckim. I analizy, które są przeprowadzane w Pentagonie czy w środowiskach zbliżonych do wojskowych fundacjach różnych, o które tu wymieniałem, które pan był uprzejmy również wymienić, jest brane pod uwagę to, że Polska musi być obroniona. Musi być, po prostu musi być obroniona. I to jest zarówno nasz interes, jak i interes Stanów Zjednoczonych. I teraz wiele zależy od tego, oczywiście, czy Amerykanie będą nas bronić jako przedpole swoich interesów w Europie Zachodniej, czy oni tu swoje interesy zaangażują w Polsce. Dlatego bardzo istotne jest, jakie jest stanowisko rządu polskiego i społeczeństwa również w tych sprawach. I musi być jasny sygnał przekazany Amerykanom, że Polska uważa Stany Zjednoczone za swojego numer jeden i jedynego w zasadzie w tej chwili sojusznika. O Niemczech nie możemy mówić. Niemcy nawet nie mają sztabu generalnego. I jeżeli my nie będziemy stali twardo przy Amerykanach i nie będziemy z nimi negocjowali na zasadach partnerskich, jak pan tutaj wspomniał, prawda, i zachęcali ich do tego, że tutaj również mogą być ich interesy i tutaj trzeba niestety postawić na wzmocnienie militarne Polski takie, żeby Polska była w stanie oprzeć się, nie tylko być, mieć możliwość retaliacji, czyli odpowiedzi w stosunku do ewentualnego ataku, ale również, żeby była posiadała w stanie głęboko zintegrowaną, wielowarstwową architekturę obrony polskiego nieba. Tak. Tytułem komentarza chciałem powiedzieć, że się w zupełności zgadzam z tym, co pan powiedział. Tu nie ma między nami różnicy zdań. Ja chcę tylko podkreślić jedno, mianowicie zarówno amerykańscy strategzy, jak i rosyjscy uważają, że raczej, jeżeli mówić o konflikcie militarnym na terenie Europy, to powinniśmy mówić o krótkoterminowym, o krótkim konflikcie. Mówi się o 30-dniowym.
W najdalej posuniętych rosyjskich szacunkach mówi się o 90-dniowym konflikcie, jeśli miałby on mieć szerszy charakter. Czyli ewolucja sztuki wojennej idzie w stronę odchodzenia od konfliktu na wyniszczenie potencjału przeciwnika na rzecz konfliktu relatywnie krótkoterminowego. I na tym Rosjanie budują swoją przewagę militarną. Mianowicie na tym, że oni są w stanie szybko zmobilizować znacznie większe siły uderzeniowe niżli państwa NATO. Proszę zwrócić uwagę, że Hooker, on szacuje te zdolności mobilizacyjne brytyjskie, francuskie i niemieckie na 30 do 90 dni po zakończeniu tego 30-dniowego okresu wojny, kiedy kolokwialnie mówiąc wszystko może być już pozamiatane i wtedy świat staje przeciwko, w obliczu zagrożenia i realnej płaszczyzny wyboru. Albo mamy do czynienia z eskalacją działań wojennych, z ryzykiem użycia taktycznej broni nuklearnej, o czym Rosjanie mówią otwarcie i wprost, albo z tym, że siadamy do rokowań i negocjujemy jakiś nowy modus vivendi polityczny. Przy czym też musimy pamiętać o tym, że konflikt, ograniczony konflikt zbrojny nie będzie dotykał Paryża, Berlina czy Londynu. Będzie dotykał naszej części Europy, a negocjować będą wszyscy grający. Trochę to przypomina sytuację z Donbasem, gdzie Francja i Niemcy naciskają na Kijów, żeby dogadać się z Putinem. Ja mam takie trzy bardzo króciutkie uwagi i jedno pytanie. Jeżeli chodzi o uwagi, to myślę, że prawdopodobieństwo konfliktu Rosji z Unią Europejską, z krajami Unii Europejskiej jest niewielkie w tej chwili, choć oczywiście jest. Głównie z tego powodu, że wielu Rosjan ulokowało swoje pieniądze, nieruchomości i tak dalej na Zachodzie, co by prawdopodobnie utracili. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o Kaliningrad, to myślę, że nie ma takiej możliwości, żeby przyłączyć Kaliningrad w chwili obecnej oczywiście do Polski. Rosjanie na to nigdy się nie zgodzą. Musiałaby być totalna wojna. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o pojedynek Polska-Kaliningrad, to szybciej Rosjanie zajmą Warszawę niż Polacy Królewiec w tej chwili. A jeżeli chodzi o taktyczną broń nuklearną, to myślę, że nie wiem, detonacja jednego pocisku w Puszczy Augustowskiej, tam gdzie jest niewielkie zaludnienie, nie jest wykluczona. Ale tak czy inaczej uważam, że tego konfliktu zbrojnego z napadem Rosji na kraje Unii w tej chwili raczej nie będzie. No, mogą być jakieś spory graniczne o Narwę na przykład z Estonią, która jest miastem rosyjskojęzycznym. Natomiast to tylko takie krótkie uwagi. Natomiast moje pytanie jest takie. Patrząc na Rosję w tej chwili i jakby oceniając w perspektywie dłuższej niż powiedzmy 10 lat czy 20 lat, to Rosja jest krajem katastrofy demograficznej, wyludnia się. Liczba ludności muzułmańskiej w Rosji jest największa ze wszystkich krajów europejskich i procentowo również. Myślę, że Rosja jest na drodze do jakiejś katastrofy i do rozpadu w perspektywie, nie wiem, 50 lat. Co pan o tym sądzi? Dziękuję. Proszę pana, najpierw odniosę się w skrócie do tych uwag, które pan sformułował. Po pierwsze, Rosjanie mówią o użyciu taktycznej broni nuklearnej nie w Puszczy Augustowskiej, tylko o zniszczeniu ośrodków dowodzenia, ośrodków politycznych i kluczowych ośrodków dla przerzutu wojsk z Europy Zachodniej. A w związku z tym oznaczałoby to destrukcję Warszawy, Wrocławia, Poznania i szeregu ośrodków miejskich. I konflikt o znacznie większej skali niż to, o czym mówimy. Ale też trzeba pamiętać o tym, że w rosyjskiej doktrynie wojskowej jest taka teoria eskalacji celem deeskalacji. Mianowicie oni mówią,
że trzeba będzie zrzucić kilka czy kilkanaście ładunków jądrowych o relatywnie niewielkiej mocy po to, żeby pokazać przeciwnikowi, że jesteśmy zdolni na wszystko i wtedy siadamy do stołu rokowań. Hooker twierdzi, że nie zrobią tego, ale to jest słowo przeciwko słowu i ja nie podejmuję się odpowiedzi na pytanie, czy Putin wtedy, kiedy mówił w zeszłym roku w czasie tamtego spotkania z dziennikarzami, że jak się zacznie konflikt nuklearny, to my pójdziemy do nieba, a nasi przeciwnicy zdechną, czy on mówił to serio, czy jak rasowy KGBista grał. Tu w gruncie rzeczy nie o to chodzi. Tu chodzi o to, co robią wszystkie państwa aspirujące do pozycji samodzielnych graczy w polityce międzynarodowej, a mianowicie przygotowują się na najgorszy scenariusz. Najgorszy scenariusz w przypadku Polski to jest scenariusz konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. Czy to konfliktu wywołanego bezpośrednim atakiem Rosji na teren Polski, czy konfliktu związanego z przyjściem przez Polskę z pomocą państwom bałtyckim. Oczywiście to nie oznacza, że ten konflikt wybuchnie albo że jest bardzo prawdopodobny. Ale jeżeli nie będziemy na to przygotowani, to będzie miało miejsce to, o czym mówią teoretycy również wojskowości rosyjskiej, a mianowicie w związku z ewolucją sztuki wojennej ona w niedługim dość czasie będzie trochę przypominała partię szachów, gdzie rasowi gracze są w stanie określić, my tego nie widzimy jako laicy, przynajmniej ja tego nie widzę, kto osiąga przewagę i kto za kilkanaście ruchów może zagrozić i wygrać partię. I teoretycy wojskowości mówią, że w gruncie rzeczy do tego będzie się sprowadzała też, nazwijmy to batalia, nowoczesna batalia wojenna, czyli nie gorący konflikt kinetyczny, ale precyzyjna i prawidłowa ocena potencjałów i tego, do jakiego stopnia potencjalny przeciwnik jest przygotowany. A po co się to robi? No robi się to po to, żeby wymusić ustępstwa polityczne. Bo jeżeli wiemy, że nie jesteśmy w stanie wygrać konfliktu zbrojnego, to nie uprawiamy polityki takiej, która by jakby zakładała stanowczą postawę i brak tego rodzaju ustępstw. I w gruncie rzeczy to, o czym mówimy, jest to kwestią polityczną. To znaczy, że musimy, czy powinniśmy, czy chcemy, a przynajmniej stoimy przed takim wyborem, albo rozpocząć uprawiać politykę, która być może nas doprowadzi w tę stronę, albo spać snem sprawiedliwego, ciesząc się, że mamy artykuł 5 NATO, bo ten artykuł 5 NATO jest, wydaje się, już artykułem martwym. Dzisiaj szef frakcji SPD w Bundestagu złożył wniosek, żeby wyrzucić Turcję z NATO. To pokazuje, do jakiego stopnia następuje, jak szybko następuje rozchwianie tego porządku związanego z NATO. I oczywiście, gdybyśmy mieli dzisiaj dokonywać projekcji sił Polski i tych sił, które są zgromadzone w Kaliningradzie, ja się tego nie podejmuję, bo nie jestem ekspertem wojskowym, to nie wykluczam, że to, o czym pan mówi, byłoby prawdziwe. To znaczy, że tamte siły są większe niż te, którymi my dysponujemy. Ale dlatego mówimy o pewnym planie działania i o tym, co należy zrobić. I wreszcie, jeśli chodzi o Rosję. Też w największym skrócie. Pan powiedział o katastrofie demograficznej. Niezależnie od tego, które scenariusze demograficzne się ziszczą w Rosji, to nawet najbardziej pesymistyczny scenariusz mówi, że około roku 2050 ludność rosyjska spadnie gdzieś do około 130 milionów osób. Dzisiaj to jest 147 milionów. To i tak jest 3 razy więcej, niż ludność Polski dzisiaj. A proszę pamiętać, że ludność Polski też ulega zmniejszeniu. To jest jakby pierwszy element. Drugi element jest tej natury, że w związku z ewolucją sztuki wojskowej zdolności mobilizacyjne wielkich armii zaczynają odgrywać coraz mniejszą rolę. Armie się profesjonalizują i mniej żołnierzy będzie potrzebnych.
To ma oczywiście istotny wpływ dla spoistości państwa i dla perspektyw rozwoju gospodarczego, ale póki co Rosja wydaje się dość odporna na spadające tempo wzrostu gospodarczego, bo proszę pamiętać, że przez ostatnie 11 lat ona średnio w ciągu roku rośnie, jej gospodarka o 0,8%. I nie wywołuje to jakichś znaczących perturbacji społecznych. Te demonstracje, które mają miejsce, one to nie są demonstracje, które są w stanie obalić istniejący reżim. I ja raczej byłbym tu w tym zakresie pesymistą. To znaczy Rosja okazuje się, to jest, Amerykanie też już zaczynają o tym mówić, organizmem państwowym znacznie trwalszym niżli to niektórzy analitycy czy eksperci uważali. Bo niektórzy również i w Stanach Zjednoczonych eksperci uważali, że sankcje wywołają pozytywny skutek i doprowadzą do zmiany polityki rosyjskiej. Czy to sankcje przeciwko państwu, czy to sankcje przeciwko elicie, w tym oligarchicznej. Wygląda na to, że nie są w stanie doprowadzić do takiej zmiany. Rosji się też nie da izolować na arenie międzynarodowej, a potencjał sił Rosji wydaje się rosnąć w porównaniu z relatywnie słabnącym potencjałem Zachodu, a nie maleć. A w związku z tym ten rachunek sił, też są takie analizy robione przez naukowców amerykańskich, on wcale nie jest na korzyść Zachodu, co może wzmacniać myślenie, że z tą Rosją trzeba się porozumieć. Choćby po to, żeby jakoś tam starać się hamować Chiny. To jest pewne ryzyko i pewne zagrożenie również dla nas. Ja otwarcie powiem, nie wierzę w kolaps Rosji w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. No, do roku 2050. Nic nie wskazuje, że Rosja się rozpadnie. Dziękuję za przywilej i możliwość zabrania głosu po raz kolejny. Rozumiem, że na wielką smutę na razie nie możemy co liczyć w Rosji. Jeszcze wrócę do tego tematu nuklearnej broni deeskalacyjnej. To są małe podobno ładunki, podobno wojsko amerykańskie takiego nie posiada. Rosjanie są w stanie nawet miotać z artylerii, zdaje się, te ładunki. Czy mowa jest chociażby w tym raporcie, że takie małe ładunki nuklearne mają być przez armię amerykańską produkowane, mają być na wyposażeniu amerykańskim ewentualnie? Co pan myśli o tym, czy Polska powinna zabiegać o nie tyle własną bombę A, tylko na przykład o ładunki amerykańskie noszone przez myśliwce polskie F-16, w przyszłości F-35. Czy po prostu bomba A powinna być, mówiąc popularnie, bomba A powinna być na terenie Polski? Ja zaczynam tam dostrzegać pewną słabość w tej koncepcji Hoovera. Pan powiedział, że akcja wojskowa szybka, ale jednak na twardo. A mówi się o wojnie hybrydowej, czyli jednak trochę na miękko, czyli jakieś incydenty graniczne, agentura wpływu w mediach na Zachodzie, demobilizująca społeczeństwa, czyli to zajmowanie, jakieś cyberataki na system bankowy w krajach bałtyckich. Proszę pana, to już odpowiadam. I tak dalej. Wszystko. Jednym słowem, to się może dziać na miękko i po prostu nie zmobilizuje reakcji polskiej, amerykańskiej, szwedzkiej. Proszę nie żyć w świecie złudzeń. To znaczy, kto mówi o wojnie hybrydowej w postaci, jak to pan określił, na miękko? No nie Rosjanie. Rosjanie mówią o wojnie nie tyle hybrydowej, co niesymetrycznej, i elementem tej wojny niesymetrycznej jest również. Ale poprzez zasady salami, tak? Nie, jest również zastosowanie twardej agresji militarnej. I są zresztą opracowania, w tym i ekspertów amerykańskich, które pokazują, że wszystkie konflikty zbrojne, w których Rosja uczestniczyła od roku 2008, to jest w gruncie rzeczy testowanie w warunkach realnych rozmaitych form, rozmaitych elementów agresji.
Ale to nie oznacza, że będziemy mieli tylko do czynienia z cyberatakami lub z jakąś akcją dezinformacyjną. Proszę nie być takim optymistą. Generał Gerasimow, szef sztabu rosyjskiego, mówi dość wyraźnie i w sposób niebudzący wątpliwości, że wszystkie formacje wojskowe, w tym i siły nuklearne, będą użyte w sytuacji konfliktu zbrojnego. Ale zasada salami w sytuacji wojny... Ale proszę pamiętać, znaczy wie pan co... Jeżeli mówimy o konflikcie, który trwa 7, znaczy jeżeli mówimy o mobilizacji sił, które są w stanie bronić państw bałtyckich w terminie od 7 do 10 dni przed wybuchem wojny, to są te rubieże czasowe, i o konflikcie, który przesądza się w czasie 14 dni, to o jakim my mówimy tutaj, jakim elemencie salami? Oczywiście akcja dezinformacyjna, destabilizacyjna, delegitymizująca, ona będzie znacznie wcześniej, a nawet można powiedzieć, że ona już trwa. Bo proszę zwrócić uwagę, że całe instrumentarium prawne związane z zakwestionowaniem uznania przez Rosję niepodległości państw bałtyckich, one zostało uruchomione i zamknięte w roku 2015 w Rosji. Rosja formalnie uważa, że ma prawne instrumenty do zakwestionowania uznania niepodległości państw bałtyckich. Na to się nakłada kwestia językowa, na przykład istotna na Łotwie. W zeszłym roku przecież Parlament Europejski oficjalnie potępił Łotwę za stosowanie dyskryminacyjnej polityki w zakresie języka urzędowego i kwestii również w oświacie. To wszystko prowadzi do delegitymizowania pewnego interesu narodowego państw, które mogą być przedmiotem pewnej agresji, również i zbrojnej. Dlatego, że te państwa są w oczach opinii publicznej, międzynarodowej czy europejskiej, która wywiera presję na swoje rządy, które będą podejmowały decyzję, czy zastosować artykuł 5, wywiera pewną presję, która rozmiękcza gotowość do obrony. To bardzo wyraźnie widać na przykładzie ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją Turcji w NATO. Przecież Unia Europejska zajęła inne stanowisko niżli NATO, a NATO w gruncie rzeczy było zadowolone, że nie musi żadnego stanowiska zajmować i że nie dochodzi do sytuacji ewentualnego zagrożenia interesów państwa, które jest formalnie członkiem NATO. W związku z tym w teorii wojskowości jest też tego rodzaju myślenie, że to, co nazywa się wojną hybrydową, ono zmniejsza tę zauważalną barierę, kiedy znajdziemy się w stanie wojny. No bo tradycyjnie stan wojny był związany z tak zwaną agresją kinetyczną, czyli tam czołgi zjeżdżały, albo jeszcze w dyplomacji często zdarzało się to, było to wiązane z wypowiedzeniem wojny. Teraz ten stan między pokojem a wojną może być relatywnie dość płynny. Ale w rosyjskiej doktrynie wojskowej nie ma teorii wojny hybrydowej. Jest teoria wojny niesymetrycznej, gdzie normalne siły zbrojne są zastosowane równolegle z tym, co my określamy mianem teorii wojny hybrydowej. To jest mit, że będziemy mieli tylko do czynienia z potyczkami w internecie, a rosyjskie bomby nie spadną na polskie miasta, gdyby doszło do takiego konfliktu. Proszę w to nie wierzyć, to jest nieprawda. Rosjanie o tym mówią zupełnie inaczej. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Żebyśmy utrzymali ten stopień wolności, jaki mamy, żebyśmy mieli zagwarantowany na bardzo długi czas to potrzebna jest wielka praca. Nie możemy zrobić tego sami.
sami możemy zrobić to u siebie, ale rzeczywiście budowanie tych sojuszy i gospodarczych, i militarnych, czyli cała strefa Trójmorza i potem myśląc daleko na temat rywalizacji Chin i Stanów, pomyślmy jeszcze o innym czynniku jak Indie. Po prostu marzy mi się kiedyś wielki szlak kolejowy, samochodowy Szczecin-Singapur. Czyli w tym wypadku, nawet w wypadku tej wojny dotyczącej północno-zachodniej kwestii tej bałtyckiej, to jednak kluczowym elementem jest tutaj stanowisko Turcji. Co ona zrobi? I chodzi o to, żeby pan więcej powiedział właśnie o tym kierunku. Turcja, potem jest kwestia Kurdów. No, jak Turcy traktują Kurdów Ormian? Chcielibyśmy Turków mieć po naszej stronie. Chcielibyśmy, żeby byli z nimi. Nie chcemy ich wyrzucać, ale jest tam wielki bałagan, który w jakiś tam sposób Erdogan ogarnia, ale to ogarnianie może być gorsze od tego bałaganu. Po prostu chciałbym, żeby pan więcej powiedział o tej kwestii Turcja, Kaukaz tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę pana, to jest niezwykle obszerny i skomplikowany temat. Ja nie wiem, czy my mamy czas, żeby jakoś precyzyjnie to omówić. Ja mówiłem trochę o tym w czasie poprzedniej mojej tutaj bytności, w związku z tym też pokazywałem, jak ta rozgrywka przebiega. Ja bym chciał powiedzieć co innego, a mianowicie u nas często rozdziela się kwestia obecności gospodarczej od kwestii polityki bezpieczeństwa. A ja chcę powiedzieć wyraźnie, że ten rozdział jest pozorny, a mianowicie jeżeli polityka bezpieczeństwa, czy parasol bezpieczeństwa, czy relacje sojusznicze polsko-amerykańskie nie dadzą gwarancji bezpieczeństwa inwestycji, to inwestycje, umownie mówiąc, kapitału amerykańskiego w ramach przenoszenia czy przesterowywania tych łańcuchów wartości z Chin na inne orientacje, one nie przyjdą do Polski. I to jest jakby kluczowe wyzwanie również w planie polityki gospodarczej. Z tego punktu widzenia polityka bezpieczeństwa wydaje mi się jest w perspektywie najbliższych 2-3 lat absolutnie kluczowym narzędziem dla zapewnienia Polsce perspektyw wzrostu gospodarczego ponad ten wzrost, który notowaliśmy w ostatnich kilkunastu latach, bo ten silniki czy motory tego wzrostu wydają się już wyczerpywać i chcąc realnie myśleć o odegraniu większej roli, a w planie ekonomicznym o poprawie poziomu życia w Polsce, musimy myśleć o wejściu na wyższy poziom rozwoju gospodarczego bez inwestycji najnowszych i bez transferu najnowszych technologii, którymi dysponują dzisiaj Amerykanie, a nie Niemcy czy Francuzi, a przynajmniej w znacznie większym stopniu Amerykanie, my bez tych inwestycji nie wejdziemy na ten poziom. Amerykańskie firmy nie zainwestują tutaj bez gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. A gwarancja bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych bez wielkiego wysiłku społeczeństwa polskiego i polskich elit politycznych na rzecz uzyskania tych gwarancji na znacznie wyższym poziomie niż obecnie nie nastąpią. Mówiąc oczywiście w pewnym skrócie. I to jest pewien kształt polityki i pewna hierarchia polityki, która powinna być moim zdaniem dostrzeżona. Ja uważam, że to wymaga pewnej refleksji, dyskusji i pewnej zmiany nastawienia. A wracając do kwestii Indii i do kwestii Chin. Też będę mówił hasłowo i w wielkim skrócie. Otóż wydaje się, że elity amerykańskie pomału zaczynają dochodzić do wniosku, że w dłuższej perspektywie czasowej, czyli w perspektywie roku 2050 umownego, głównym wyzwaniem dla
pozycji światowej Stanów Zjednoczonych będzie rosnąca pozycja Chin i tego, co się nazywa chińsko-centrycznym porządkiem światowym. To wynika z pewnego potencjału ekonomicznego, ale potencjał ekonomiczny zawsze przekłada się potem, a teraz już obecnie, na potencjał militarny. Jeśli weźmie się dyskusję, która się toczy w środowisku eksperckim w Stanach Zjednoczonych, to tam padają pytania, czy Stany Zjednoczone dzisiaj są w stanie walczyć hipotetycznie na dwóch frontach. Na przykład na Morzu Południowochińskim, gdzie Chińczycy budują te sztuczne wyspy po to, żeby tam zająć swoje pozycje, i na przykład w Europie. I odpowiedź z perspektywy Europejczyków nie jest pozytywna. Znaczy najczęściej pada odpowiedź, że Stany Zjednoczone nie są obecnie w stanie walczyć na dwóch frontach, a w związku z tym, jak się prześledzi całą politykę, to ona trochę zygzakując, bo przecież trzeba pamiętać, że za oceanem też trwa jakby niezwykle agresywna kampania czy wojna wewnętrzna. W związku z tym trochę, ta polityka trochę zygzakując, ona zmierza do pozyskania kluczowych sojuszników na kontynencie azjatyckim. Indie są w perspektywie jakby w tej perspektywie takim kluczowym sojusznikiem. Ale to wcale nie oznacza, że po pierwsze Indie chcą przyjąć taką jednostronną politykę, bo proszę pamiętać, że one przez dziesięciolecia uprawiały politykę niezaangażowania, czyli pozostawania poza aliansami militarnymi i poza aliansami blokowymi, to po pierwsze. Po drugie, trzeba też pamiętać, że na przykład Rosja chce budować pewną sytuację zrównoważonego układu na kontynencie azjatyckim, zawierając ściślejszy sojusz z Indiami. Po co? Po to, żeby równoważyć rosnącą pozycję Chin. Rosja współpracuje z Chinami, ale obawia się, że zostanie sprowadzona do roli młodszego brata. W związku z tym chciałaby trochę lewarować się, budując taki układ, wielostronny układ bezpieczeństwa i współpracy z udziałem Chin. To wcale nie oznacza, że Chiny już dokonały swojego wyboru i że będzie to wybór proamerykański. To są wszystko otwarte sprawy. Amerykanie też chcą pozyskiwać innych sojuszników. Wietnam, Filipiny, Indonezja, Singapur ostatnio podpisali przedłużenie umowy. Państwa Azji Środkowej. Moglibyśmy tych państw dużo wymieniać. Trwa rywalizacja, trwa pozyskiwanie pozycji, trwa nadwątlenie pozycji potencjalnych rywali w szeregu państw. To się jeszcze nie przesądziło. Możemy tutaj oglądać dość znaczące przegrupowania sił i zmiany, niewykluczone również na przykład próbę porozumienia Rosji z Chinami, bo proszę zobaczyć, co na przykład Putin powiedział w czasie ostatniego spotkania plenarnego tak zwanego Klubu Wałdajskiego. Mianowicie on wprost powiedział, że Rosja może odgrywać rolę gwaranta polityki bezpieczeństwa i równowagi sił przynajmniej w dwóch miejscach na ziemi. Wskazał tutaj Bliski Wschód i wskazał tutaj Azję Północno-Wschodnią. Chodzi o problem koreański. To jest oferta wprost sformułowana pod adresem Stanów Zjednoczonych. A mianowicie część elit rosyjskich uważa, że Ameryka w perspektywie lat kilku czy kilkunastu będzie poszukiwała tego, co się nazywa takim lokalnym szeryfem, i Rosja deklaruje gotowość przyjęcia na siebie funkcji lokalnego szeryfa, stąd jej jakby determinacja w zaangażowaniu na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, bo teraz następuje pewna projekcja działań w Afryce. Myślę, że Bałkany będą kolejnym obszarem, głównie na skutek złej polityki Unii Europejskiej, gdzie Rosja też się będzie wzmacniała. Więc to wszystko jest jeszcze dość płynne, nieustalone i wcale nie ma pewności, że w pewnym momencie
część elit amerykańskich, które być może będą dominowały akurat układ polityczny, nie uzna, że z punktu widzenia długofalowych interesów amerykańskich, które sprowadzają się do hamowania rozwoju Chin, nie jest korzystne porozumienie z Rosją, zwłaszcza jeśli Ameryka nie będzie miała tutaj partnera, a państwa europejskie i społeczeństwa europejskie będą dość ostentacyjnie antyamerykańskie i będą uważały, że perspektywa porozumienia z Chinami jest lepsza niż perspektywa współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, jeżeli taki niekorzystny obrót wydarzeń nastąpi, to ja uważam, że jest wielce prawdopodobne, że Ameryka wycofa się z naszej części Europy, albo się dogada z Niemcami, albo pozwoli dogadać się Rosji z Rosją, albo pozwoli się dogadać Rosji i Niemcom. A my nigdy na takich porozumieniach nie wychodziliśmy dobrze. Tak to widzę. Dobrze. Dziękujemy bardzo za dzisiejszy wykład. Myślę, że sobie możemy życzyć tej dobrej współpracy i partnerstwa ze Stanami. Dziękuję.